Dzieci, wstawajcie! O, ale czemu? Jest przecież sobota! A to dlatego, że za chwilę przyjedzie pan od remontów. Czemu pan od remontów? No bo nie mamy skończonego jeszcze dołu. Mamy tylko jedną kanapę i stół. Aha, no tak, zapomniałam, że przecież... No tak. No dobra. To weź obudź rodzeństwo, bo ty wstałaś pierwsza, tak jak zawsze tak było, co nie? No tak. Laura! Co jest? Jest sobota. No właśnie to samo mama mówiła, że jest sobota. Znaczy ja tak mówiłam, że jest sobota. No i czemu mamy wstawać? No dlatego, że pan od remontów przyjechał. Znaczy zaraz przyjedzie, to już schodźmy może na dół. Ja jeszcze muszę obudzić resztę rodzeństwa. No dobra. Jeszcze Ania, Maja i Igor. Igor jest najbliżej. Igor, wstawaj! O! A, niech zgadnę. Pan od remontów przyjechał. Tak, czy ty nie spałeś teraz? No nie, słyszałem, jak mama mówiła do ciebie. Maja, będzie remont kuchni i salonu! Jej! Remont kuchni! Zdejmiesz mi opaskę? I też nie umiem, niestety. No już wam zdejmę, dzieci, proszę. Dziękuję! Ania, pan od remontów! O! O, pan od remontów, zapomniałam o nim. I całkowicie. Że miał dzisiaj przyjechać. No ja też zapomniałam, się zdziwiłam, dlaczego mama nas budzi w sobotę. No, jak przecież nie ma szkoły dzisiaj. Ej, czy to jest ten basen, w którym kiedyś... Dom, w którym kiedyś mieszkała Iga? Tak. A Iga miała basen. Tak. Ania, zatyczki do uszu. Maja. To czy w naszym domu jest basen? Tak. Basen. Igor, chodź na dół. Musimy dobrze wypaść przed tym panem. A co to jest, jakiś casting do serialu? Nie. Ale musimy być... No bo... Po prostu, musicie być grzeczni. Nie krzyczeć. Więc Igor, najlepiej się nie odzywaj. A czemu ja? No bo ty zawsze robisz problemy. Wy tak gadacie, jakby już ten pan od remontów był. A jeszcze go nie ma. No jeszcze nie ma pana. Mamy tylko jakąś dziwną łazienkę. Mamy tą różę i ten ryż trzeba wyrzucić, Maja, znaczy tą mozzarellę. Dobra, to już wyrzucone, więc to już najmniejszy problem. No, to musimy tylko czekać na kanapie. To może my z tatą tutaj postoimy i poczekamy? A wy, dzieci, nie wiem, pójdźcie do pokojów albo coś? Ja chyba chcę siedzieć na kanapie. To ja zrobię to samo. My też ciemi! Wy, Maja i Igor, lepiej do pokojów, proszę. No dobra. Laura, ty też. Pilnuj ich. Jesteś najstarsza. No dobra. Oto chyba ten dom. O, już jest! O, dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry, chomikowscy. Tak. No to co dzisiaj załatwiamy? No, my chcieliśmy remont salonu, kuchni, jeszcze łazienki i naszego pokoju. Dobrze. W tamtą stronę. Idziemy. Też by się przydała jakaś zmiana... Dzieci, dzień dobry, mówcie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Macie słodkie dzieci. A co by się przydało? Zmiana tapety. Jeszcze tam. Tu byśmy chcieli łazienkę, a tu byśmy chcieli pokój. No, dobrze. No. Dziękujemy. No to załatwi to pan jakoś? Tak. No to weźmiemy z jakiejś... Dzieci, wstawajcie z kanapy. No dobra. Idźcie do rodzeństwa na górę. Już. Ja wolę w przedpokoju siedzieć chyba. Niż
do rodzeństwa iść. Ja też. Oni są dziwni. No dobra. No to... Chcecie nową kanapę? Nie, możemy mieć dalej tą. Jest fajna bardzo. Dobrze, a jakieś fotele, pufki czy coś takiego? Może, może być. Mogą być jakieś poduszki, pufki, coś takiego. Takie poduszki? Tak. Mogą być. Albo bardziej może jakieś fotele. Fotele. Te by się nadały na święta, ale może damy je gdzieś indziej. No to... Jakieś takie fotele? Tak, fajne by były. Chcecie takie dwa fotele, a chcecie telewizor? No pan się nas pyta? Tak, na wszelki wypadek, bo może ktoś nie chce telewizora. No chcemy, chcemy, jasne, że chcemy. To poprosimy ten niebieski z szufladą. Szuflada się przyda zawsze. No tak, w każdym domu się przyda szuflada. Aby jedno. Jakieś dzieci, jakieś do dzieci rzeczy. Joysticki możemy dwa wziąć. Konsole. No coś jeszcze takiego do zabawy, żeby fajnego było. Coś takiego, z czego by się dzieci ucieszyły. Może zegar jeszcze jakiś. Dzieci się z zegara ucieszą? No może nie dzieci, ale... Teraz lodówka. Lodówkę byśmy chcieli taką porządną lodóweczkę. Taką jak mieliśmy w tamtym domu. I... Może coś takiego, jak mieliśmy w dawnym domu też. Czyli... No możemy tą kuchenkę trochę przesunąć. Możemy tą... O! Możemy tak zrobić. Możemy zrobić tak. Możemy dać zegar tu. Tak będzie dobrze. Dobrze. Jakiś stół jeszcze? O tak, tak! Przydałby się nam. Taki jakiś... taki jakiś fajny. Coś w tym stylu może. Coś w takim stylu. Jak w barze jest. Aha, czyli... No czyli w takim... Ale fajna lodówka! Igor! Igor! Igor, proszę, idź do pokoju. O, czy to reszta państwa dzieci? Tak. To są jeszcze nasze dwie inne córki i nas jeszcze syn. Aha, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. El Mordo. Igor, zachowuj się. To może wy sobie pojedziecie na górę, cała piątka? Wow, piątka dzieci. No nie umie pan liczyć, do góry. Bo my tutaj załatwiamy ważne sprawy. Macie rozumieć. Mamo, zamknij już tą windę, bo się jeszcze zatnie. Utkniemy w tej windzie. Zamknijcie ją. Zamknijcie ją raz na zawsze. Co, żeby już się nie otwierała? Na jakiś czas nie. Przepraszam za dzieci. Nic się nie stało. Ej no! Ale my nie chcemy tutaj siedzieć. To my już wolimy w przedpokoju. Tak, całym rodzeństwem. Obgadać sytuację, jakie się teraz dzieje. A co się takiego dzieje? Remont jeść! No dobrze, no to dajemy ten stół? No raczej. Nie wiem, czemu nas się pan pyta. Jak my sami powiedzieliśmy, to, że chcemy taki stół fajny. Taki fajny, brązowy. Bardzo ładne takie style są w takich kolorach brązowych. Jeszcze takie pufeczki, na których można siedzieć. Jeszcze dla dziecka, no bo mamy dwulatkę w domu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli tutaj dla czwórki, piątki, no i jeszcze jedna.
No, wystarczy. Może nie pufki, a możemy tutaj nawet nic nie dać. Co wy na to? No! Albo może jednak jakieś krzesła dajmy. Bo to tak dziwnie wygląda. Krzesła państwo mówią. Krzesła, tak. Chyba pan jest głuchy. Nie no, spoko, nie jestem. A inny? Inny stolik? Nie. A może państwo chce przynajmniej pooglądać jakieś inne? No to może pooglądać, ale czy dać to niekoniecznie. Taki państwu się podoba? No tak, ale chyba lepszy jest ten. Moim zdaniem. A jak chcecie bardziej coś jak w barze, no to damy takie trzy krzesła tutaj. Pasuje? No, pasuje. Pasuje. No dobrze. Coś tutaj jeszcze chcecie dać takiego do ozdoby? A można jakiś dywan, bo my nie chcemy mieć znowu takiego niezadbanego domu jak nasz dawny dom. My nie mieliśmy tam praktycznie nic. Więc teraz chcemy mieć wszystko. Wszystko, czego trzeba przynajmniej. I jakąś porządną łazienkę, porządne rzeczy tam. Jakieś takie, no wiecie. No wiesz. Wie pan. No wiem, porządne. Obraz? O tak, obraz ładnie by wyglądał. Taki? Tak! Czy nie? No tak, mówię. Co za kłótliwy pan. No dziwnie się, nie idzie się dogadać z takim panem. No w ogóle. No to teraz łazienka. Nie chcemy mieć różowej łazienki, więc różowej łazienki naprawdę podziękujemy. A nie chcecie tapety do... No tak, chcieliśmy zmienić tapetę. A to jest ta różowa jednak. Brązowa może być. Podłoga też może być brązowa, ale nie drewniana. Może tylko taka. Ta też jest drewniana. A no tak. Kafelki. A tu chcecie zmienić? No tak, też chcemy. Taka może? Łazienkę chcemy mieć taką jakąś może brązową, beżową, coś takiego, coś w tych stylach. Może być taka. Brązowa łazienka? Kasia, co się dzieje? No ładne to jest, nie przesadzaj, nie marudź. Chcę mieć wannę i prysznic. Wannę i prysznic razem? Tak, wannę i prysznic razem. Co w tym takiego złego? Naprawdę z tym panem się nie da dogadać. Jeśli chodzi o takie rzeczy, pan ma zupełnie inny gust niż my. W takim razie ten pan nie ma gustu. Może jakaś bardziej nowoczesna wanna? A nie coś takiego? To sobie sami róbcie ten remont. Złota toaleta. Dużo pewnie jakichś kosmetyków, no bo znając naszą jedną córkę, Laurę, ona zawsze chce mieć tak dużo kosmetyków, tak dużo wszystkiego, a komu to się w sumie nie przydaje? Każdemu się takie rzeczy przydają. No tylko nie mi. No bo ty, Max, to tylko wejdziesz do łazienki i od razu wychodzisz. Bo tylko przemywasz delikatnie wszystko i już jesteś gotowy. A ja bym nawet nie zdążyła a ja bym nawet nie zdążyła rozebrać jednej skarpetki w tym czasie. Śmietnik. Dywanik. Dywanik, dywanik, taki dywanik. I chcę mieć wszystko w łazience, a nie tylko parę jakichś szczoteczek dziwnych. Więc my nie chcemy popełnić tego samego błędu, co popełniliśmy
co popełniliśmy po prostu wcześniej, jak mieliśmy tamten dom, że nie mieliśmy nic. No dlatego teraz chcemy mieć taką dużą szafę na wszystko. No to gdzie to pomieścicie teraz? A, gdzieś się to uda pomieścić. Tylko chyba nie chcemy tej wanny jednak. O tak. To damy tu. Toaletę damy tu. Może wtedy się to zmieści? Może trochę mniejsze. Taka się nada. Jeszcze tam się pomieści jakieś kosmetyki, szczoteczki i byle co. No wszystko, co jest potrzebne w łazience normalnej. Nie za dużo, nie za mało. Po prostu to, co jest potrzebne w łazience. No to przejdziemy do łazienki, jak wam się podoba. Moim zdaniem bardzo ładna. Bardzo ładny prysznic, ale nie mamy wanny i chciałabym ją dodać. No to jednak dodajemy tą wannę. Tak. Ta wanna jest w stylu tej umywalki, taka. O nie! Gdzie ty idziesz? No, numer dwa! Mamo, kupę mi się chce! Igor, nie przy tym panie dziwnym! Dziwnym, nie przy tym panie! No dobrze, my ogarniemy tutaj, możesz robić, co tam chcesz. No okej, dzięki. No to teraz się zajmujemy naszą sypialnią, która będzie najważniejszym pomieszczeniem w domu, no bo to jest nasza sypialnia, nie dzieci, nie nikogo, nasza. Nasza piękna. Oczywiście też chciałabym taką beżową, ładną. A ja nie chcę beżowej. No to tapeta będzie. To tapetę ja sobie dołożyłam od siebie, to teraz sobie dołóż ty, co chcesz. Czarna podłoga? Kazałaś mi robić, co chcę. Zrób białą. Będzie lepiej. To ja się już nie odzywam. No weź. Takie łóżko. Ładne będzie. Koło łóżka może być twoje jakieś biurko do pracy. Od razu koło łóżka. Tak. Szafa taka, jak dziewczynki mają. Jak Laura ma. I Rozalia też taką ma. Ja chcę ładny dywanik. Ładne sobie załatw biurko. To ty decydujesz za mnie, co mam mieć w mojej sypialni. No tak jakby, ale bo to jest nasza sypialnia, jakby nie tylko twoja i nie tylko moja. No ale mimo wszystko to ty decydujesz. Co za kłótliwe małżeństwo. Oni się cały czas kłócą. Dobrze, może skończycie w końcu gadanie i przejdziecie do rzeczy. No przecież my cały czas jesteśmy przy rzeczy. My cały czas ustawiamy. Cały czas ustawiamy wszystko. Po prostu wszystko. Nawet ten komputer głupi, który się nie chce zmieścić na biurku. Jakie ja biurko dziwne wybrałam? Może takie? A czemu biurko ma być od razu przy łóżku? Hello? No nie wiem. Ładnie to wygląda. Nie zagłębiajmy się już w to. Bo ładnie to wygląda po prostu. Ładna brązowa lampa. Kolejna ładna brązowa lampa. I druga ładna brązowa lampa. I do salonu jeszcze takie trzy ładne brązowe lampy. Kasia, ty masz obsesję na punkcie tego brązu. A ja brązu nie lubię, bo kojarzy mi się z czymś, co właśnie Igor robi w łazience. Nie przesadzaj, ładne jest. Takie brązy, beży, no. Beżowe różne kolory. No ga nie gadaj, że tego nie lubisz. Jeszcze taka pufka, nie wiem po co, bo ładna jest po prostu. Jakieś jeszcze potrzebne rzeczy tutaj będziemy musieli mieć. Jeszcze dużo komód będzie, dużo szafek, dużo wszystkiego, dużo no wszystkiego po prostu.
Kasia, ty naprawdę przesadzasz. Ja już z tobą nigdy nie będę robić żadnego remontu. Bo nie ma sensu. Najmniejszego. Co ty gadasz? Obraz jeszcze jeden. Gotowe! No i jak się pani to podoba? A mnie się pan o nic nie zapyta, bo mi się nie podoba. No Max, nie spałbyś w takiej sypialni? No zobacz, jaka ładna. Zobacz, jaka piękna. Widzę. Na razie widzę same brązowe rzeczy. I to jest niby te moje biurko do pracy. Tak, no powiedz, że nie w fajnym miejscu nie ustawiłam. Wow, jakie fajne! Od razu schowam te joysticki może i konsolę. Oczywiście ona będzie moja, no bo kogo innego. Puścimy jakiś kanał, no bo coś tu musi lecieć. Hej, a kominek? Kominek? Kasia, potrzebny ci jest kominek w domu, naprawdę? Na święta to będzie tak ładnie wyglądać. Och. Mógłbym nakręcić film z tego, kiedy twoja żona przesadza. Ojej. Z kim ja w domu mieszkam? No nie marudź, naprawdę. Jeszcze muszę tyle razy gadać, żebyś ty nie marudził. Ja chcę postawić po prostu kominek. No bo to ładnie będzie wyglądać. No na święta, no nie gadaj. Rodzina Orzechów ma kominek. A my mamy nie mieć. Przecież u nich się tak ładnie wygląda. A to ty nie musisz mieć wszystkiego, co ma rodzina Orzechów. A ja muszę może, bo moi mają ładne rzeczy. Ładny dom bardzo mają. Więc po co ten telewizor z tym kominkiem? A kto w ogóle włączył kanał z kominkiem? Igor chyba, bo widziałam, jak przemykał. Ale to na razie wyłączamy telewizor, bo nie marnujemy energii. No i jest ładny. Kominek zapalamy. Super jest. Mnie się podoba bardzo. A mnie się nie podoba. No to już twoje zdanie, ale... Ale ja bym się z takiego domu w życiu nie wyprowadziła. Wy też, dzieci. Wow! Wow! Jakie ładne! Nareszcie mamy wszystko! Wow, no nareszcie! Nareszcie mamy wszystko, co potrzebne do życia, a nie nic. Tata wtedy projektował dom. Jeszcze jakieś drobiazgi, no i by było te wasze wszystko. No to mnie już nie potrzebujecie chyba. Nie chcę widzieć, jak się kłócicie. Do widzenia. No to jak się podoba wam dom? Bardzo! A wy też ocencie w komentarzach, jak wam się bardzo podoba ten dom. I czy Kasia naprawdę przesadziła, czy to tylko Max tak uważa? I czy w tamtym domu według was nie mieli, no, nic? Dajcie po prostu znać w komentarzu, jak wam się to podoba. Moim zdaniem też w tamtym domu mieli taką trochę biedę, że tak powiem. Więc teraz mają bardzo dużo fajnych rzeczy. To do zobaczenia! Pa!